Dokładnie tak, witam was bardzo serdecznie, ludziska moje złote, kochanym. Z tej strony, standardowym zresztą zwyczajem, Jomci, to jest Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy, jakże znakomity, jakże czcigodny, jakże epicki, jakże wspaniały, jakże okazały materiał serii Zagrajmy we Three Kingdoms Total War. Przywitałem się, no, dosyć tajemniczo brzmiącym mandaryńskim, pewnie pokracznym, powiedzmy sobie szczerze, ja nie znam mandaryńskiego, wcale nie czuję się uwłoczony tym faktem, no nie da się być omnibusem, natomiast te wszystkie twory, które przyowdziewam na początku każdego klipu filmowego owej serii, to jest... Tak naprawdę to jest wyznacznik translatorów, więc nie zdziwiłbym się, wiecie, oficjalnie chciałem powiedzieć tym wstępem, że... Czekajcie, co to dokładnie znaczyło? Z tego co pamiętam, ptaki na niebie zwiastują porażkę mych wrogów. I przed każdym materiałem taką fajną wstawkę, która jakiś klimatyczny, prawda, wstęp staram się tutaj zaimplementować, która coś znaczy w realnym świecie, ale jako, że to jest twór translatora, to tak jak już kiedyś mówiłem, niewykluczone, że to zdanie brzmiało w sposób następujący. Twoja małpa, dupa, bardzo mocno samochód, prawda? Więc no, może tak być. Jest taka realna groźba, ale mniejsza. Gramy dalej. Z tego co pamiętacie, ostatnio wyszedłem na plus, chociaż udało mi się wielkim, naprawdę wielkim nakładem sił, no, pracy i rzeczywiście wielkim nakładem finansowym podpisać rozejm z Yuan Tan, które no ma zakusy na moje tereny. Całe szczęście, będzie ten rozejm, choćby chwilowy. Ja natomiast już się pospieszyłem i wykreowałem armię, które miały mnie przed Yuan Tan chwilowo obronić. Ja ich nie będę teraz rozwiązywał, po prostu wykorzystam ten fakt, że mam na północy już 3 armie na cały pasek i ruszę nimi raźno, chyżo i ochoczo na moich przeciwników, na wrogów ludu pracującego. Mam nadzieję, że zapewni mi to wreszcie jakieś takie bardzo inwazyjne podboje terytorialne, bo przez ostatnie, nie wiem, 10-15 odcinków granice mojego kraju teoretycznie się zwiększyły. Tą prowincję zdobyłem, te dwie zdobyłem, tutaj dwie zdobyłem, ale jednak wiecie, to wszystko jest kameralne. Ja bym chciał tak bardzo mocno popchnąć się w rozwoju. Teraz mam po temu możliwości, bo jeżeli udałoby mi się zdobyć tych Gamoni, no to w tym momencie, zobaczcie, mogę ruszyć na północ i to będzie super, jeżeli by mi się północ udało podbić, bo nie będę już wydłużał granicy z wrogami, bo mapa się kończy tutaj, ale jednak zdobędę potężne tereny. Pokażcie mi jeszcze jedną ważną rzecz. Wy, czyli to nie jest wasza prowincja, czyja to jest prowincja? Kongrong! Tam jest Kongrong! Mapa tego tytułu bywa dla mnie tajemnicą, naprawdę bardzo dziwne. A to, co to jest Liu Bei. Z Liu Bu mam obecnie też wojnę, to muszę mieć na uwadze i tu jest ich miasto chyba, Liu Bu. Dobra, robimy coś, bo czas leci, rodzą się dzieci. Wiele czasu dzisiaj na nagrywania nie mam. Myślałem, że może się zdarzy tak, że kurier jeszcze mi to nagrywanie przerwie, no ale... Kurier okazało się, że był, kiedy akurat mnie nie było, a moi czcigodni sąsiedzi nie przyjęli paczki. No teoretycznie dobrze, nie ostrzegałem ich, że jakaś paczka do mnie przyjdzie, no ale jednak kurczę, liczyłem na to, że odbiorą. No i teraz po prostu nie wiem, co z tą paczką będzie. Kurde, to bym się chętnie ruszył, ale Hedong mi się wtedy zbuntuje. Wydaje mi się, że w tej turze ogólnie więcej nie zrobię, więc ja po prostu kliknę kolejną turę. Ku pokrzepieniu serc. Gongsun Zan, mój niegdysiejszy zagorzały wróg. Teraz jadę herbatki, wasze zdrowie, ludziska. Jeżeli Yuan Shu troszeczkę by wytrzymał, wojując z Yuan Tan, to ja mu zaraz pomogę. Ja tylko jak się z Zhang Xiamem uporam na północy, to ja chętnie na Yuan Tan ruszę, ale wiecie, muszę... No na razie jestem zbyt słaby. To znaczy, teraz już armię sobie wykreowałem, ale mimo wszystko nie udźwignąłbym wojny zarówno z Liu Bu, z Yangtzen Danem i jeszcze z Yuan Tan. A jak Yuan Tan, to jeszcze pewnie inne kraje by mi wojnę wypowiedziały. Liu Bei pewnie też, Kongrong zapewne to by była kwestia czasu, więc no nie udźwignę wojny... Nie. Czyli znowu Kongrong. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe, bo Kongrong ma teraz wojnę w środkowym moim królestwie i ruszy na mnie. To jest nieuniknione. Więc no, dupa. Dobra, w takim razie ta armia zamiast iść na północ... Czekaj, pokaż mi jedną ważną rzecz. Dyplomacja. Kongrong. Z Kongrong graniczę obecnie tylko tymi prowincjami. Więc jak się uporam z tą armią, no to idę tam. Więc... Ty, kochana paniusiu... A to nie, ty jesteś facet, to przepraszam. Ty, kochany facetiusiu, idziesz na południe uporać się z tą armią Kongrong. Niestety.
Ty, ale gdzie ty idziesz? Tamtędy? Tędy bym wolał. Kurde, ty znowu przejdziesz przez rzekę i znowu stracisz momentalnie możliwość ruchu. Ja nie wiem, jak to wróg robi. Czasami wróg potrafi przez rzekę przejść i iść dalej jeszcze dwie prowincje. A ja przechodzę przez rzekę, centymetr, już nie mam możliwości ruchu. Dziwne to dla mnie. Dobra, wy idziecie tu w takim razie. Tak? Tak. Czemu wam nagle... To też jest... Nagle przestaliście mieć... Aha, dobra, wiem dlaczego, bo ja wam kazałem szybko iść, dlatego przestaliście mieć. To ma sens, czekaj, a w takim razie jakbym to zrezygnował z tego... God damn it, nie teraz! God damn you! Not this time! Dobra, ja wam każę iść w takim razie w tym trybie, bo wy musicie zyskiwać żołnierzy. To jak bez żołnierzy dojdziecie na południe, to też mi nic po tym, prawda? Musicie tych żołnierzy mieć. Więc niestety... A tutaj, no co, no Kong Rong zaraz ruszy na moje ziemię, to jest nieuniknione, to jest więcej niż pewne. Więc moje ziemie muszą... No co, no muszę tu stworzyć armię, po prostu, fizycznie. Nie przeskoczę tego. Więc znowu cały hajs pójdzie pani Bian. Tania by była. No ale kurde, ja nie wiem. Lubi mnie bardzo, tania jest, więc to by było fajne. Armię ma sporą. No dobra, wezmę ją. Pokémon! Wybieram cię, Pikachu! Wybieram cię, Pikachu! Dobra. Gdzieś ty pow... Myślałem, że tu mi... Myślałem, że tam mi ją zrespi. No dobra, nieważne. Zrespiło mi ją zupełnie gdzie indziej niż się spodziewałem. Nevermind. Co to znowu? Zhang Yan. Czekaj, ja Zhang Yan, to z niej wojny mam. Z niej wojny mam, a ty kobieto... Gdzie to ta osada jest? Tutaj jest osada, tak? I mam w takim razie na północy tylko te dwie armie, bo trzecia... A to co jest? To nie jest wróg, ale wróg jest tu. Ty się na razie chyba nie możesz jeszcze z tego miasta ruszyć, tak mi się wydaje. Ty kobiecino, na pewno idziesz na tą osadę tutaj, to jest więcej niż pewne, to ci mogę akurat obiecać. Albo tam. No właśnie, gdzie by było rozsądniej iść? Odciąć ich od nabrzeża żółtej rzeki, czy też być może ruszyć tu? Jakbym tą babką ruszył tutaj... Czekaj, czy ten gościu może wyjść z miasta? To jest dla mnie teraz bardzo ważna informacja. Czy ty, chłopie, możesz się poruszać, czy tak? Nie bardzo. Tak, nawet możesz. No to w takim razie ty się będziesz ruszał. Mam nadzieję, że się ucieszysz, że cię ucieszy ta informacja. I ty, chłopie, teraz będziesz szedł. O ile ta pani też wejdzie w podobny tryb. Ona no nie zdąży nigdzie dojść tak naprawdę w tej turze, ale w kolejnej turze być może już zdąży. I gdyby ona miała iść tutaj, no to daleko nie dojdzie. Ale tam z kolei może troszeczkę przejść, więc idź, pani kochana, tam. Wiesz? Ty też nie masz za dużo wojsk, no ale idź tam. Będziesz stanowiła zagrożenie dla tej osady. Ty z kolei, chłoptasiu, pójdziesz tu. Będziesz zmierzał do tej osady. Mam nadzieję, coś z tego dobrego wyjdzie, bo jak złego, to tak się trochę załamie. Natomiast Kong Rong, no Kong Rong będzie mi spędzał sens powiek. Jakieś tam armie, które mogą się przeciwstawić jego sile mam. Pamiętajmy, że jego armia też to są niedobitkowie. To nie jest armia złożona z pełnych zastępów wojaków, ale mimo wszystko, no to jest na cały pasek armia, więc... na razie, no zanim tam nie dojdą moje wojska na południe, nie mam nic, co się im może przeciwstawić. To miasto mogłoby się rozbudować. Czekajcie, bo ja to zawsze... Za szybko to wszystko chcę robić. Armia stworzona. Wyznaczono generała, partnerzy do walki, zasłużeni ludzie, Kong Rong zawiera wojnę. Tak jest. Jak wygląda obecnie moja sytuacja żywieniowa? Wychodzę na plus niewielki. Czyli mógłbym jakieś miasto rozbudować, bo teoretycznie hajs mam pod to. Ale... ja na razie jeszcze tyle tych pieniędzy nie będę wydawał, bo jeżeli idzie wojna z całym światem, to wiecie, ja znowu mogę mieć problemy finansowe bardzo szybko, więc wydam troszeczkę mniej pieniędzy na coś takiego, to i tak będzie potężny profit, bo zobaczcie, to będzie, teraz mam plus 100 dochodu z przemysłu, tutaj jest plus 200, więc będę miał jeszcze dodatkowe 100. Zniesienie kosztów znoszenia budowli edukacyjnych handlowych. Te handlowe to może się przydadzą kiedyś. Dobra, rozbudowuj to i obawiam się, że w tej turze więcej na razie nie zrobię. Czy mogę poprzeć czyjeś pretendencje do tronu na przykład i jakieś hajsy na tym zyskać czy coś? Poparłem już ostatnio 7 tur. Mógłbym żywność sprzedać, ale to wiecie, to ja muszę mieć nadwyżkę żywności. Na razie to ta nadwyżka jest taka niemrawa, więc też nie mogę przesadzać. Dobra, no to... Kolejna tura. Musiałem się sekundkę zastanowić. Ja tam mam jeszcze...
Co to jest? Co tam wyszło na północy? Co to było? O kurde. To jest jakaś armia ofensywna, tylko czyja? No bo moja? Może moja to jest armia? Kurde, ja zapomniałem, że tam chyba mam wojska w ogóle w tamtym rejonie świata. Czego wy znowu chcecie? Księstwo Wu. Przeciwko cesarstwo Han. Czekaj, czekaj. Oni chcą, żebym wsparł ich. Tak, ja tu mam armię. W ogóle oni stuprocentowo zapomniałem o tych wojskach. Ale dobrze, teraz się one przydadzą. To teraz ich nie będę ruszał tam, tylko od razu ich wyślę na Kongrong. Wiecie? To mam nadzieję będzie dobre. Natomiast księstwo Wu, czyli ten wielki gnój z południa, chciałby, żebym go wsparł w wojnie z cesarstwem Han i myślę, że mogę podpisać tym podobne porozumienie, dlatego że cesarstwo Han jest potwornie daleko stąd. Ja nie mam z nim żadnych interesów, więc ono mnie raczej nie zaatakuje. Ja na tym jeszcze zyskam 5500 juanów, więc no panie, ja to dobrze zrozumiałem. Daję im, księstwo Wu prosi o twoje wsparcie mi dane przeciwko cesarstwu Han, oni dają tak. Przyjmij, ja to chcę. To jest spoko. Na tym zyskam. Tak jeszcze czasami jak takie są pulpity, to wolę sobie jeszcze raz na spokojnie je przeczytać, bo czasami tak bywa, że coś źle zrozumiem, gra to inaczej sformułowała i potem się budzę z ręką w majciusiach, więc no tak wolałem się upewnić, że oni mnie proszą o wojnę z cesarstwem Han, a w zamian mi dają 5500. Kongrong na razie swoją armią, aha. No to nieważne, ale ja tutaj wojska nieopodal mam, to już tam się powiedzmy tak mocno nie boję. Ważne, że ta armia tutaj z południa, z południowego zachodu mojego kraju się delikatnie cofnęła. To jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że to mi daje czas, a teraz czas to pieniądz. Teraz czas to jest dla mnie najważniejszy, każda tura jest dla mnie kluczowa. Co się dzieje? What? Tyś umarła? Ty gnido, gdzie ona jest w ogóle? Kto to? Co mam klik... No, kolejny błąd tytułu, czyli nie pozwala mi zobaczyć, gdzie ten bohater jest. On chyba był... tam, w tym. No ale to kurde, powinno mi nakierować na niego kamerą. No kurde, czy ja naprawdę muszę takie rzeczy mówić? Nigdy w Total Warach takich niedoróbek nie było, a w tym to po prostu bez przerwy są jakieś zgrzyty. Dobra, no widzę, że... Aha, mogę sobie wybrać. Dobra, skoro mogę wybrać, to nawet za darmo mogę wybrać kogoś. Kogo ja bym wybrać chciał? No, dobre pytanie. Kogo ja bym wybrać chciał? No wiesz co, panie kochany, ja bym chciał wybrać kogoś, kto jest ładnie rozwinięty. Kto... Ona ma dużo piechoty z glewniami, więc fajnie by to było generała do walki glewniami wybrać. Tylko że no kurde, no mam teoretycznie takich, ale musiałbym już dopłacić. No ten jest do walki z glewniami, ten zresztą też ma więcej doświadczenia. No niech będzie, myślę. 33 lata. Ta kobieta ile miała? Nie dowiem się teraz. No cóż, a to co? Żołnierze. Dobra, słuchaj. Zatwierdzę tego Huafua. Hufu. Huafu. Księstwo uprosił księstwo Wei o dołączenie do ich wojny z cesarstwem Han. To już się dowiedziałem o tym, tak, to już było. Liu Bu prosi Kongrong o dołączenie do ich wojny. To już też było, tak. Uprzejmy kontraokrutny. Podczas medytacji rozmyślasz nad naturą społeczeństwa, znasz zarządców, którzy są łaskawi i empatyczni, a lud ich kocha. A inni są okrutni i barbarzyńcy, lud ich nienawidzi, ale strach sprawia, że się nie buntuje. Czy jest jakieś dobre rozwiązanie? No myślę, że fajniej jest, kiedy lud cię kocha. Dobrotliwość. Cao Pi. No ale to ja jednak wolę wesprzeć Cao Pi, dlatego że Cao Pi to jest dziedzic frakcji, to wiecie, to jest ważna persona. Więc Cao Pi. Zgon z przyczyn naturalnych, pani Bian. Aha, czyli to na jej się koifło po prostu ze starości, 53 lata miała, chyba że ktoś jej pomógł, no nie wiem. No 53 lata to jeszcze mogła trochę pożyć, to no przywódca mojej frakcji jest starszy, powiem sobie szczerze. Niezależnie od tego, czy osiągnęła wielkie rzeczy, czy może marnowała czas na błahostki, ma szczęście wieść życie, w którym mogła robić to, co jej żywnie się podobało. No dobra, coś jeszcze w tej turze ciekawego, przyjaciele. No fajnie, że się lubicie. Ja wam tam w dupę nie będę zaglądał, uprzejmy kontra okrutny było. Zasłużeni ludzie, dwa budynki zostały oddane do użytku, w tym całe miasto, ale zobaczcie, jak mi spadły dochody. Dochody mi spadły, dlatego że coraz większą armię utrzymuję, no niestety. Intrus, ścieżka zablokowana, gdzie?
tutaj. Aha, bo tam odkryłem miasto, tak? I co? Intruz gdzieś tu był. Intruz jeden jest tutaj. Aha. Oj. A kto to? Liu Bei. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Liu Bei, to ja z nim wojny nie mam. No, to spoko, to nie se chodzi. I Cao Hu. Cao Hu. To ten. Ale to jest Yuan Tan. Z Yuan Tan na razie też wojny nie mam. Czyli obecnie muszę się martwić tą armią i północą. Okej, dobra, spoko, w porządku. Jestem to w stanie ogarnąć. Wy co macie? Kuszników macie. Średnio dobrych. I niestety to, czego tak mocno nienawidzę, to... Te jednostki spędzały mi sen z powiek w Medieval 2 Total War, po prostu sprawiały, że granie narodami wschodniej Europy stawało się wręcz niewykonalne, dlatego że przychodziła armia Mongołów, która miała pierdylion konnych łuczników. I wy mogliście mieć najlepszą armię świata, tylko co z tego, skoro oni do was strzelali i jednocześnie sobie uciekali. Więc dopóki się nie wystrzelali, nie byliście ich w stanie dogonić, nic im zrobić, nijak tej armii zaszachować. A jeżeli się wystrzelali, to znaczyło, że wy już nie mieliście armii, więc to było naprawdę przykre. Dobra, ty jesteś tutaj, no to ja się wycofam moją armią, no i co, no przywitasz się z naszymi jednostkami, mam nadzieję, że ci się spodoba, że tutaj jest taki pan, to jest zresztą dziedzic frakcji, więc no nie w kij dmuchał persona i mam nadzieję, że docenisz, że tutaj ona jest. Pewnie się chłoptasiu zdziwiłeś, co? Taki królik z kapelusza nagle. Tak, czyli pani Bian to była ta, co ją przed chwilą zwerbowałem, no trudno. Aha, czyli ja teraz będę miał armię złożoną... Aha, bo to tak było, dobra, rozumiem, rzeczywiście, macie rację. Więc Kongrong się na razie tak jakby troszeczkę wycofało. Ja zrezygnuję z werbunku i się do niej przybliżę. Dlatego, że chcę być blisko moich miast, żeby już tak te miasta troszeczkę zabezpieczać. Ty też na razie zrezygnuj z werbunku i się przybliż do tej armii, żeby to wszystko w kupie się działo. Nie, nie zdążysz. No ale to idź może tak, o, tędy tutaj, tak. Tak to ogarniemy. I tu jest jeszcze trzeci bohater, gdzieś był. To ty jesteś. Małe oczka masz. Małe oczka masz, komu je dasz takie małe oczka? No małe oczka ma, no nie powiecie, że nie, no. Tak jakby przymrużonymi oczami na was patrzył. Dobrze, trzy armie wokół siebie, teoretycznie małe, teoretycznie niedorobione, no ale trzy wokół siebie, to jest ważne. Ty, chłopie, teraz będziesz oblegał to miasto. Mam nadzieję, że w tej turze zdołasz dokonać owego procederu, bo jesteś zaraz obok. Zdołasz! No i bomba, super sprawa. W ogóle, wow. Tak trochę wielkie szanse na zwycięstwo mają, podczas gdy ja mam naprawdę super wojska, więc... Co wy tutaj takiego super macie? No konnicy trochę macie. Zresztą to jest chyba mocne. Nie, to słabe jest. To jest bardzo mocne. O kurde, to jest naprawdę mocne. No co? Nie chciałbym tego rozgrywać samemu, dlatego że no kurde, to taka bitwa jest... No to jest tylko zwykła osada, nawet tam armii nie ma, więc ja po prostu deleguję, wierząc, że komputer tego nie spieprzy, no bo mimo wszystko szanse na zwycięstwo miałem spore. Zdecydowane zwycięstwo, 266 zarobiłem, okupuj tak. Zyskałem region, może niewielki, może za wiele tutaj w tym regionie nie ma. Co to jest za prowincja w ogóle? Teraz mój kraj wygląda tak, troszeczkę dziwnie, ale jak to, wiecie, odbije znowu na zachód. Tfu, na wschód, tam jest wschód. Na wschód odbije, no to nakryje to taką czapą i wtedy mój kraj zwiększy swoją spoistość przynależnych ziem. Co to jest za prowincja? To jest prowincja przynależna do tego. O, to się zaraz też moje stanie. Spokojna rozczochrana. Natomiast... I to też jest miasto. Aha, czyli trzy regiony w tej prowincji. A raczej trzy prowincje w tym regionie. Chyba tak to powinien powiedzieć. Co tu jest w ogóle? Czy ja zyskuję na tej prowincji? Nie, wychodzę na zero. No to kiepsko. Natomiast co to jest za budynek? Przepraszam bardzo. Minus do porządku publicznego daje. Plus 10 do korupcji. What? Obóz bandytów? No chyba kpisz. Będą to zbóż, to jakieś bezbożne jest w ogóle. Mogę to zburzyć. Mi się to nie podobuje. Konwertuj, mogę to skonwertować? Czekaj, 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 mi się to... Nic to nie podoba tutaj. Ja bym to chciał wyburzyć. A czemu nie mogę owego procederu dokonać? Czas wyburzania. 1800 kosztuje. Ile?
Za wyburzenie 1000. A nie, zwrot 1800. Ale nie mogę, kurde, czemu? Czekaj. Kliknij lewy. To budynek specjalny, o którym niewiele wiesz. No fajnie, no ale jak niewiele wiem, to chyba mogę wyburzyć, tak? Nie mogę? No chyba kpicie. Czyli muszę najpierw zdegradować. Dobra. Trudno, jak tak, no to nie inaczej. Ty, kobieto. Pokaż mi to, kobieto. No ty to idziesz na tego szpana, nie? Rozumisz? Się nie bój w ogóle. Bo ten Szczepan, mam nadzieję, ci wiele nie zrobi, chociaż kto go tam wie. Nie wiem, co w tym mieście siedzi. To jest zwykła osada rybacka. Jeżeli tam jest wielka armia, to bym się zdziwił. Tak dosyć negatywnie. No ale iść, no nie będę chował głowy w piasek, tak? Po to tu w końcu armią przyszedłem, żeby im zagrozić. Mam słabsze siły od nich. Oni, kurde, mają fajne wojska w tych swoich miastach. No ta armia przede wszystkim, te oddziały mnie przerażają. Zresztą tych łuczników też słabych chyba nie mają jakoś. Nie, no dobra, moi kusznicy są znacznie lepsi. No ale to sporo zainwestowałem w tych kuszników, żeby byli lepsi, więc to akurat mnie nie dziwi. Natomiast, no co? Mniejsze szanse mam, ich główna armia, którą obecnie atakuję... Ich jest w ogóle strasznie dużo, 2700 chłopa. No ale ta mniejsza armia ma tylko dwa oddziały łucznicze, więc ja będę polegał na walce dystansowej. No, dobra, rozpocznę to sam, bo komputer mi to zdziupcy. Zdziupcy mi to bardzo mocno, dziabne herbatki, wasze zdrowie! No to co, ostatnio opowiadałem o tym wielkim murze sławnym chińskim i mówiłem o tym, że tak naprawdę nie bardzo on spełniał swoją funkcję, dlatego że i tak władcy, ci cesarze chińscy bali się bezpośredniego punktowego ataku całego stepu, tych ludów stepu w jednym miejscu na mur, którego to ataku mur prawdopodobnie by nie wytrzymał, dlatego też postanowili obdarowywać i trzymać przyjazne stosunki z wielkim stepem aż do 1500 roku naszej ery, do czasu panowania tak zwanej dynastii Ming, która pod naporem ludów mongolskich postanowiła wydać fortunę na wzmocnienie dotychczasowych obwarowań, tak aby autentycznie pełniły one swoją funkcję. Mur został wzmocniony i rozbudowany, wyposażono go w blanki, pogrubiono i zwiększono ilość fortów, które poczęły być stawiane na odległość wzroku, na horyzoncie. Przy czym, no też no, warto wspomnieć, że wybudowano nowej, lepszej jakości drogi wzdłuż tego muru, rzesze miast handlowych, odbudowano szlaki handlowe, więc te dukty też zyskały na jakości. Wykarczowane zostało przedpole przed tym murem na dystans 1 kilometra w przód. Przed murem chińskim nie było żadnych lasów, żadnych wrzosowisk, nic, żadnych krzaczków, żadnych drzew, nic, żadnych wielkich kamieni, nic, co mogłoby nam zastawiać pole widzenia. Wszystko było równane z ziemią. To był tak zwany obszar osłony przed wrogiem, czyli spalona ziemia, prawda? No i wtedy właśnie powstał ten wielki mur, który znamy do dzisiaj. Trzeba przyznać, że w takiej formie zaczął on pełnić swoją rolę. Ustawimy się... Gdzie się ustawimy? Oczywiście walczę w mleku, ale to się do tego zwykłem przyzwyczaić. Mam nowe jednostki w ogóle. Takich kuszników do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Tych panów jeszcze nie widzieliśmy. I nie widzieliśmy tych katapult. Więc sobie zobaczmy, jak to wygląda. Ci panowie z wielkimi tarczami prezentują się tak. No po waflu mocno fest. Myślę, że naprawdę wygląd, design mają przysadzisty. Powinni cokolwiek znaczyć. Panowie z wielkimi kuszami prezentują się tak. Niespecjalnie się różnią od innych kuszników. Poza tym, że mają miecze. No a jeżeli chodzi o te katapulty, prezentują się tak. To już są bardziej takie balisty w stylu skorpionów rzymskich. Fajnie wygląda, zobaczymy na ile to jest wartościowe w boju. Dobra, czyli ja bym chciał te katapulty wykorzystać, być może, zobaczymy czy się uda. Ustawilibyście się tak na tej górce, nie wiem czy ten wróg w ogóle do mnie wyjdzie, pewnie nie, chociaż jak mam katapulty to może i wyjdzie. Wszystkiego się można spodziewać. No bo co, bo będę cały czas do niego pruł z tych katapult, prawda? Pomimo tego, że on będzie pozostawał, no, bezbronny na ten ostrzał. Więc mam nadzieję, że może podejdą, no cieszyłbym się z tego, gdyby chcieli podejść. Dobra, tych panów piechotę przed łucznikami, kusznikami, nie wiem czy to wygram, ale nawet jeżeli to przegram, to po prostu osłabię wroga, no i zawsze to będzie coś, nie będę uciekał z pewnością, bo to by się mijało z celem. Konnicę, czekaj, tą konnicę to ja jej trochę mam, więc to inaczej to zrobimy. Ty będziesz grupa pierwsza, zblokowana, wy będziecie grupa druga na drugiej flance, tylko że wróg ma tej konnicy niestety diablo dużo, znacznie więcej ode mnie i to jest problem. Grupa druga, zblokowana. I tutaj też to zdywersyfikuję, dlatego że kuszników bym chciał potraktować jako jedną grupę.
trzecią, zblokowaną. Piechota to będzie grupa czwarta. I grupa piąta to same katapulty. O. Ty! Jomek! O, widzisz. Piąta. Tak jest. Teraz tak, ważna sprawa. Co te katapulty mogą? Nie będę płonących posiłków. O, wy możecie płonące strzały wystrzeliwać. 4 do morale, ale to nie wiem, morale nie będę teraz uderzał. W zimę to płonące strzały myślę, że mogą mieć ograniczoną skuteczność. Pozostały sprzęt. No jak mam ten sprzęt rozstawić? O kurde, ty, fajne! Co to daje? Olej, obrażenia, obrażenia od ognia, rozlanie na polu bitwy łatwopalnego płynu i podpalenie go, gdy wkroczy nań przeciwnik, to okrutny, ale niezwykle skuteczny sposób obronny. Wow! Ty... Fajne. Fajne. Ciekawe. Nie powiem, że nie. Tu bym to rozlał. No wiele tego oleju nie ma. To raczej by musiał być cud, żeby wróg akurat na niego wszedł. No ale kto wie. I takie ostrokoły, coś ten deseń. Też za długie one być nie mogą, ale ustawię je tam, gdzie mam katapulty. Zobaczmy, jak to wygląda. No fajne urozmaicenie, fajnie, że tak jest, chociaż osobiście nie rozumiem, dlaczego ono było wyznaczane poprzez... Chociaż nie, bo to się brało z ulepszeń kraju, z reform kraju, więc to okej, to dobrze, bo gdyby to się brało z umiejek generała, to bym się wkurzył, nie powinno tak być. Dobra, no to gramy i teraz... Aha, jeszcze ważna rzecz, ta podgrupa, wyłączam wam tą opcję. Czy katapulty mogą strzelać? Mogą. No to niech strzelają. Niech strzelają. Podoba mi się, że te drugie katapulty mają taki sam zasięg jak te pierwsze. To akurat dobrze, dlatego że bałem się, że będą miały mniejsze. Gdyby miały mniejsze, byłoby słabo. Dobra, to, że teraz prowadzę w ich kierunku ostrzał, a oni są bezbronni, mam nadzieję, zmotywuje ich do tego, żeby nam nie ruszyć. Bardzo bym sobie tego życzył, bo jeżeli nie, to nie widzę tej bitwy. To ciężko będzie mi oblegać mniejszymi wojskami miasto, gdzie są większe wojska od moich własnych, prawda? No nie wiem. Co to kurde w ogóle jest? Patrzcie. Gra się zbugowała. A zwiesiłem grę. Dor. Gra mi się po prostu skraszowała i mnie z niej wywaliło. Wczytałem stan gry, jaki ostatnio się zapisał. Niestety gra nie archiwizuje stanu przed bitwą, więc efekt jest taki, że troszeczkę mnie cofnęło. To znaczy to jest początek tej tury? Aha, wy nie macie kolejki ruchu, czyli to jest przed tą turą, czyli teraz muszę kliknąć kolejną turę. Wybaczcie, no ale to po prostu nie moja wina, tak? Czekajcie, jeszcze muszę włączyć stoper. Najlepiej tak będzie. Stoper. Start. Ty, ale czekaj, czy teraz? Aha, ja się teraz zapomniałem ruszyć tą północną armią, to też nie najlepiej. Stoper, chodzi? Działchasz, chłopie, działchasz, dobra. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale po prostu ja na takie rzeczy wpływu nie mam. Do niekrótkiej kawalkady, takiej wręcz listy, chciałoby się, że cebagów, błędów i niedoróbek owego tytułu należy dodać jeszcze niestabilność. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle, co się tam stało, bo to było dziwne. Przypominam wam, że podczas gry w bitwie mapa się podzieliła na dwa obszary. Jeden był normalny, nasłoneczniony, a drugi jakby taki pokryty cieniem Saurona. Przesunąłem kamerę na cień Saurona i nagle się okazało, że dupa, prawda? Że gra odmówiła posłuszeństwa, więc... Ech, no cóż, czy coś innego się zdarzyło niż ostatnio? Chyba nie, bo to myślę skrypty są. Dobra, ukończona, ludzka... Intrus, no to chyba wszystko to samo się wydarzyło, natomiast teraz tak, ja reaguję w taki sam sposób jak ostatnio, więc myślę, że czasu tutaj zbyt wiele nie zmarnotrawimy. Ciekaw jestem, co ten gościu tam zrobi. Tylko, aha, widzicie, jednak co innego się stało, bo babka tym razem nie umarła. Wcześniej zginęła w wieku tam 50, ile ty masz lat? Gdzieś się to wyświetla, ale kurde, to są tyle... 53. W wieku 53 lat zmarła, teraz nie. Dziwne. No ale dobra, no cóż. To tak, ty idziesz tutaj. Tak to chyba ostatnio robiłem. Ty idziesz do tej babki również. Rezygnuję z werbunku i zmierzasz prosto w jej kierunku. Sam nie czuję, jak rymuję. Ty, mój drogi pierdziusiu, żabciu, również tam idziesz na południe.
Czy tam mam jakieś armie? Nie, to są armie, które mnie nie interesują, ta armia mnie interesuje. Natomiast teraz tak, no z pewnością ty robisz to samo co wtedy, czyli po prostu idziesz oblegać to miasto. Aha, ale tym razem, jak to kurde jest, że poprzednio ty dałeś radę tu dojść, a teraz nie? Nie ogarniam. Dziwne trochę. Bo ty... Żabcia, słuchaj mnie, bo to jest ważne, to co ja teraz powiem. Weszłabyś na nasze tereny, ty byś jeszcze troszeczkę sobie tych sił odbudowała, bo jak na takie wojska, które on tam ma, to trochę jednak słaba jesteś w Majciusiach. Mogłabyś tu coś dowerbować, wydaje mi się, że nie. Limit osiągnęła? Jak to możliwe? A w trybie, czekaj, czekaj, no właśnie. Nie mogę już trybu zmienić? Czemu? Przecież to jest bez sensu! Zobaczcie, przecież mam tyle jeszcze kolejki ruchu. Gdybym zmienił tryb, to by mi odjęło połowę. Czemu nie mogę teraz trybu zmienić? Goddammit, na litość boską. Ale to głupie! Ale głupie! No dobra, no to ja się dostosuję, no ale jest to debilne jak dla mnie. W takim razie, aha, no w tym trybie też nie zaatakuję, czyli nic nie zrobię, w tym trybie zmarnowałem turę za tym. No nic, no. Nic nie powiem. No to dupa. Ech, no dobra. Mam trochę hajsu, co ja ostatnio robiłem? Tutaj to rozbudowywałem gdzieś. Tak. Teraz co bym mógł z tym hajsem zrobić? To miasto bym mógł w ogóle rozbudować, ale to bardzo dużo pieniędzy wyjdzie, a nie wiem, czy ja sobie na to mogę pozwolić, czy mnie w ogóle stać. Więc powiedzmy, że w tym momencie zainwestuję w cokolwiek innego, coś nieco tańszego być może. To jest ciekawe. Minus korupcji, dochód z przemysłu. To jest super. Z czysta dochodu z przemysłu. Buduję w ciemno, panie, to naprawdę fajne przybytki są. Mogę kogoś obdarować umiejkami. Ja to nawet zrobię. Ksiuchu! Krzychu! Ja cię lubię. Gdzie ty jesteś? A, bo ty jesteś urzędnik. Dobra. Przydatnych umiejek dla urzędnika to tutaj nie mam. Jeżeli chodzi o zadania, już mam wszystkich oddelegowanych do tych zadań? Tak, natomiast teraz... Czekaj, jak to jest zadowolenie? Przez jakiś czas tego nie obserwowałem. Nastawienie. Nie, to nie jest nastawienie, to jest porządek publiczny. O, unormowało się, widzisz, to jeszcze tylko ten region został. Tu mnie nie lubią, ale teraz wychodzę na plus, więc mam nadzieję, że już będzie w pytkę. Dobra, ludziska. Co, no taki troszeczkę nieudolny odcinek, musicie mi to wybaczyć. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Chętnie bym go jeszcze troszeczkę dłużej pociągnął, ale... mówiłem wam, że dzisiaj za dużo czasu nie mam. Odcinek, no nie wyszedł mi, nawet bez żadnej bitwy, no ale sami widzieliście, że ja tą bitwę chciałem rozegrać. Natomiast, no gra po prostu się zbuntowała. Więc zobaczymy się na kolejnym odcinku z tejże serii, na tym kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba, na razie ode mnie to tyle. Być może jeszcze tylko poględzę o ciupinkę, o ciekawostkach, żeby klip nie był stuprocentowo jałowy, żeby coś mi się wydarzyło, tak więc. Zacząłem mówić o tym, że ten wielki chiński mur odbudowano i zaczął wreszcie pełnić swoją funkcję. Funkcję typowo obronną. Bardzo ważne w przypadku owego muru były tak zwane ogniska ostrzegawcze. Były to wieże rozstawione co około 100 metrów wzdłuż owego muru. 100 metrów to był niewielki dystans. Powiedzmy sobie szczerze, można było go spokojnie spotęgować, ale chodziło o to, żeby nawet w momencie, gdyby była wielka mgła, to również dostrzec sygnał. To było bardzo ważne. Żeby to nie miało słabości, prawda? No bo możemy na odległość wzroku wieżę ostrzegawczą wystawić, załóżmy, na dystansie pół kilometra, nawet 2 kilometry, tyle tylko, że jak będzie mgła, a ona da jakikolwiek sygnał ostrzegawczy, to my go już nie zauważymy, prawda? Bo mleko mgły nam odbierze tą informację. Dlatego też wieże były rozstawione co 100 metrów. No i to polegało na tym, że jeżeli gdzieś pojawiała się armia, załóżmy mongolska, armia wroga, no to w tym momencie my rozpalaliśmy ognisko, stos złożony w odpowiedni sposób, żeby tam były rośliny, które też dadzą dym, dadzą ogień jednocześnie. No i rozpalaliśmy taki stos i dawaliśmy wieży obok informację, że zbliża się wróg.
prawda? Ta wieża też rozpalała stos i kolejna wieża rozpalała stos i to szło takim sznurem przez tysiące kilometrów. W ten oto piękny sposób rozsyłaliśmy natychmiastowo informacje na dystans, załóżmy, 5000 kilometrów wzdłuż naszej granicy, że zbliża się wróg. Wszystkie placówki obronne, wszystkie koszary zbrojeniowe na długości całej rozpiętości muru wiedziały, skąd ten wróg się zbliża. No bo wiedzieliśmy, że te płomienie nadeszły, załóżmy, z naszej lewej strony, więc wiedzieliśmy, że musimy robić wymarsz z naszej lewej strony, prawda, w tym kierunku. I w tej samej chwili, gdy gdziekolwiek pojawiała się armia wroga na tym pasie, to nawet nie musiała pod ten mur podchodzić, tylko już się pojawiała na tym pasie wypalonej ziemi, na kilometr przed naszym murem, gdzieś na horyzoncie, armia wroga, już rozpalaliśmy stosy aż po horyzont, no i na dobrą sprawę w tej samej chwili wojska ze wszystkich fortów obwieszczały wymarsz. Nasze wojska ze wszystkich fortów wzdłuż Wielkiego Muru obwieszczały wymarsz w kierunku, z którego nadeszły płomienie. System ostrzegawczy, który znamy choćby z Władcy Pierścieni, prawda? Szybszy od jakiegokolwiek posłańca, bo to było natychmiastowe. No, stosy się rozpalały bardzo szybko, byliśmy w stanie w kilkanaście minut już przekazać informację o tym, że wróg się zbliża. Żaden posłaniec tak szybko by nie przejechał dystansu tysiąca kilometrów, powiedzmy, a co dopiero jeszcze kilku tysięcy. Więc to było niezastąpione, to było bardzo ważne, bardzo dbano o te stanowiska, zarówno no, we wszystkich warunkach pogodowych, wielkie wichury, wielkie deszcze, to drewno osłaniano, żeby ono czasem nadmiernie nie zamokło, no bo to, wiecie, gdyby zamokło, no to w tym momencie dupa, nagle się budzimy z ręką w maciusia, ktoś nas atakuje, my nawet o tym nie wiemy, państwo upada, prawda? To było bardzo ważne, priorytetowe, więc trzeba o tym było pamiętać. I było to bardzo ważne również z tej perspektywy, że nawet gdybyśmy mieli posłańca, no to ilu tych posłańców możemy wysłać? 5, 10? A tutaj ogniska szły we wszystkich kierunkach, więc na dobrą sprawę, wiecie, to tak jakby całe Chiny już były zaalarmowane o tym, że wróg się zbliża z północy. To było bardzo, bardzo, bardzo istotne. Dalej będę o tych ciekawostkach ględził w przyszłości. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten materiał, trochę nieudolny, no trochę taki nie do końca tak wyglądał, jak chciałem, żeby wyglądał, z uwagi na to, że po prostu, no sami widzieliście, no błędy, gra mi się skraszowała, nie mam na to wpływu. Tak czy inaczej, widzimy się na kolejnych, mam nadzieję, jeszcze fajniejszych materiałach z tej serii w przyszłości. Na razie ode mnie to tyle, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o patronajcie. Hej ludziska, cześć!